Obejrzałam pierwszą edycję programu i po 10 odcinku, kiedy już było wiadomo, że można się zgłaszać na casting, siedziałam sobie w domku sama i myślę sobie, o kurczę, dlaczego nie ja? W przepięknym Ustroniu na 12 seniorów czeka głęboki relaks, moc prozdrowotnych zabiegów i wielka przygoda. Wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Ale nigdy nie pomyślałam, że się dostanę. Wysłałam po prostu zgłoszenie, jakiś tam filmik, potem trzeba było zrobić. Przyszłam pierwszy casting, drugi casting i jestem tutaj, gdzie jestem dzisiaj. Zostałam bohaterką programu. Właśnie, przez kilka tygodni spędzała Pani czas z 11 obcych, jak dotąd, dla siebie osób. No ale właśnie, z tych obcych osób zrobili się przyjaciele? Tak. Myślę, że my się spotykamy, my dzwonimy do siebie, my rozmawiamy. Z jednymi są bliższe kontakty, z innymi osobami trochę dalsze, ale jest fajnie. Mieszkałam na pokoju z Wiesią, z panią Wiesią. To miała pani sporo emocji. Tak, miałam sporo emocji, słuchajcie, ale byłam super zadowolona, nie zamieniłabym się na inny pokój, chociaż mi proponowano. Nie, powiedziałam, o kurczę, to co przeżyłam, to jest moje. Także fajnie było, naprawdę. Ja przeczytałam w opisie, że to pani jest tą petardą, ale chyba miała pani równą sobie. Jest Iwonka, ja jestem rakieta i dynamiczna, bo ja po prostu taka jestem. Czytałam kilka komentarzy po pierwszym odcinku. Porównują mnie niektóre osoby do Niny z pierwszej emisji. I myślę sobie, ja jestem Stynia, nie jestem żadna Nina. No co ja zrobię, że ja jestem taka? Ale też jestem taka szalona, pogodna, wesoła. Ja po prostu taka jestem i zawsze się śmieję, że mam dobre geny. Dla miłości robię wszystko. Gdy serce mocniej zabiło, potrzeba pomyślnego zbiegu okoliczności i doskonałych warunków. Nie no, życie zależy od nas samych, prawda? Nie zamykajmy się w domu. Zresztą, tak jak mówią, starość. Co to jest starość? Nie ma starości. To są cyfry. Ja już, słuchajcie, siedzę w domu i czasem sobie myślę, tak jak na tym zdjęciu tutaj, na tym portrecie, tak byłam tutaj podparta. I o czym sobie myślałam? I mówię sobie, aha, ja już wiem, o czym myślałam w tym momencie. Myślałam o tym, jak zrobię swoją 70 już, do której jeszcze mi kilka lat brakuje. I co pani wymyśliła? Nie wiem, cały czas się zastanawiam, ale ja już o tym myślę, słuchajcie, do przodu, tak? Ja chcę żyć po prostu, ja się uśmiecham, ja chcę być szczęśliwa, jestem szczęśliwa. No nie no, myślę, że naprawdę życzę wszystkim osobom, panom, paniom, żeby zapisywały się do takiego programu właśnie jak Sanatorium Miłości, żeby nauczyli się właśnie żyć, żeby byli szczęśliwi, uśmiechnięci, pogodni, nie zamykali się w domu. Słuchajcie, wychodźmy, rozmawiajmy.